jesteście zainteresowani sprawami właśnie dawnych żołnierzy. Ja reprezentuję trzecią niemiecką brygadę, panie pośle. Przepraszam, ja wobec powyższego. Słuchajcie, to jest niepowetowana szansa, więc powiedziałem przyjdźcie, to czekam na was. Dziewczyna, chłopak, są czy nie są na tej sali? Stawicie po prawej i lewej stronie żyjącego bohatera. Jak powiedziałem, reprezentuję trzecią niemiecką brygadę Szerca. Byłem 12-letnim chłopcem, sierotą pewnym, do zwiadu, do łączności. Byłem 7 miesięcy w czasie okupacji niemieckiej, po wkroczeniu Sowietów, aresztowali nas. I starszym wiekiem wywieźli do Syberii. Mnie natomiast wypuszczono z tego obozu, bo byliśmy w Dziennikach Królewskich zatrzymani. Oczywiście po akcji burza zdobycie Wilna, więc dlatego prosiłbym tu historyków w przyszłości, żeby o Wilnie też nie zapominali, o powstaniu wileńskim. Bo powstanie wileńskie było w lipcu 1944 roku, a powstanie gdyby warszawskie w sierpniu. Niemało też żołnierzy naszych tam zginęło. Z naszej brygady gdzieś około 1000 liczyła brygada żołnierzy i partyzantów, zginęło około 100 żołnierzy. A w sumie z innych brygad nowogródzkich, lickich i naszej, znaczy w sumie około 500 żołnierzy przy wyzwoleniu Wilna. Mieliśmy wspólną mieć defiladę. Wiadomo, że Rosjanie co innego mówią, co innego myślą, co innego robią. Bo wspomogli nasze oddziały do zdobycia transzei, umocnień niemieckich i bunkrów niemieckich. Musiała być działa, czołgi zastosowane i miała być defilada na trzeci dzień po wyzwoleniu Wilna. Tymczasem kazali nam się wycofać do Puszczy Rudnickiej, kompleksu 150 km długości, szerokości po 70. Otoczyli nas, rozbroili, 3 dni pędzili do obozu przejściowego do Miedni Królewskiej, blisko Szmiany. Chciałbym właśnie jeszcze powiedzieć, że po wywózce moich kolegów, bo siedzieliśmy pod głową niebem, karmili nas chleb z rocinami, wiecie, mieszali tą mąkę z rocinami, ogórkami od drewa. Wodę piliśmy i zupę, proszę Państwa, z potoku, gdzie kobiety prały bieliznę. A wtedy wiadomo, chemii nie było, insekty były, to znaczy kluski, wszy, kuły i taką zupę już okraszoną jedliśmy. Nie wiem, czy Państwo jedli taką zupę. Mnie na mocy jakichś tam rozkazów NKWD poniżej 16 roku życia, bo tylko jeszcze było młodocianych, wypuszczono, ale trafiłem do oddziału samoobrony wilińskiej, oddziału Komara. I 7 miesięcy paraliśmy się z Rosjanami, NKWD szczególnie. Chcę powiedzieć, że w styczniu w 1945 roku otoczyli nas, otoczyły wojska sowieckie. Chyba rzucono kilka dywizji na Puszczę Rudnicką. Mojego tego oddziału padło w walce 25 kolegów i teraz są w jednej mogile. To pamiętamy. Z Odra Niemen jeździmy młodzież. W tym roku, w ubiegłym roku odnowiliśmy jeden grup i drugi grup partyzantów zbiorowych. Ja bardzo dziękuję panu profesorowi, posłowi Korzębie, panu z więzienia Mokotowskiego, panu Żaronowi, że organizujecie spotkanie dla żołnierzy wyklętych, ale prosi z terenu, czyli z prowincji, żołnierze wyklęci prosili mnie, żeby prosić, żeby państwo
jej obchody razem, żeby to były, bo jak był pan Macierewicz ministrem, to było tak wszystko dograne, wszyscy byli zaproszeni, a teraz są samotni. Niektórzy no, nie znają na przykład jakiejś komunikacji, jak to internetowej teraz. No bo jesteśmy starej daty. Młodzież oczywiście to potrafi odczytać, gdzie, jakie obchody, a tak nie są proszeni. Ja też byłem nieproszony w tym roku, tylko jedynie tutaj dzięki właśnie koledze, który tutaj mnie zaprosił w porozumieniu z panem posła. Więc na przyszłość, no dobrze, że właśnie pamiętacie panowie, pan Pawłowicz, pan profesor Grzema, poseł, no i pan Żaden, ale to, żeby nie prowincja nie była w samotności zostawiona sama sobie. Bo w Warszawie tak, to jest, na pewno było widoczne to przy kamerach, no ale resztę, a za pana Macierewicza, przepraszam, było, byliśmy zaproszeni, zakwaterowani, porządek był podany po wojskowemu, albo żeby to wróciło do wojska z powrotem. Jedynie tak. Dziękuję za uwagę.